Carbon Studio to nowe dziecko byłych pracowników The Farm 51, którzy postanowili pójść na swoje obrębnie co inną drogę. Moim gościem jest Karolina Koszuta, czyli współzałożycielka studia. Witam. Dzień dobry. Powiedz może na początek właśnie, e, jak to się stało, że wraz z kolegami postanowiłaś odejść z The Farm 51 i założyć nowe mm -hmm. studio? E, było to jakieś mniej więcej 6 lat temu. Postanowiliśmy wesprzeć Kickstartera z Oculusa. To był w ogóle jeszcze pierwszy Kickstarter, zanim Oculus należał do Facebooka. I wsparliśmy go. Jeszcze w ogóle nie było wtedy sprzętu, nie było niczego na rynku. I po pół roku otrzymaliśmy sprzęt wierowy. I jako że wcześniej pracowaliśmy w grach, Wydawało nam się, że to jest po prostu jakieś takie idealne połączenie. Byliśmy mocno naprawdę oczarowani tą technologią, ona dawała bardzo dużo możliwości i stwierdziliśmy, że na pewno gry i rozrywka to jest coś, z czym ta technologia będzie się rozwijała właśnie w tym kierunku. I stwierdziliśmy, że to jest może jakiś dobry moment, żeby założyć swoje studio, żeby odejść i spróbować. Widzieliśmy w tym po prostu bardzo dużą szansę, no i była to też nasza pasja. Bardzo nam się ta technologia podobała, byliśmy mocno zafascynowani. To powiedz może w takim razie o swoich początkach, jak to się stało w ogóle, że zainteresowałaś się grami, czy jesteś nadal entuzjastką gier, czy grasz na co dzień, czy może dzisiaj to już tylko czysty mhm. biznes? No ja mam starszego brata, więc jakby u mnie w domu gry zawsze były obecne, zawsze się grało, zrazem też również z kuzynem, więc gry zawsze gdzieś mi były bliskie. Jakieś, nie wiem, pierwsze Hirosy, trójka, jakieś takie moje pierwsze gry, powiedzmy. A później poszłam na studia na Akademii Sztuk Pięknych. I wtedy rynek gier komputerowych w Polsce się otwierał i właśnie The Farm 51 poszukiwało grafików. A ja jako, że coś tam już modelowałam na studiach. Wtedy w ogóle jeszcze nie było całego tego świata, takiego naszego deweloperskiego. To były czasy przed dwójką, Dwójką, więc to było, no, naprawdę to były takie początki. I, I stwierdzili, że nawet jeżeli nie mam doświadczenia, no to mam już tam trochę artystycznego szlifu i, w, i zatrudnili mnie. I tak zostałam po prostu 3D artistem w The Farm 51 i tak się rozpoczęła moja przygoda z game devem. Wspomniałaś wcześniej, że tak naprawdę wasza przygoda z VR zaczęła się od tego Kickstartera, wsparcia tego pierwszego kulusa. Tak. Uh -huh. Wydaje się, że tak naprawdę y, ta pierwsza generacja VR w grach zaliczyła spory falstart. Tam y, y, były tak. duże nadzieje, z, m, ogromny hype, ale jednak szybko te emocje opadły tak. i no, mówiąc najkrócej technologia nie dowiozła. Mm -hmm. Nie obawialiście się właśnie tego na tym wczesnym etapie, bo mówisz, że to było 5 lat temu, um, że mm -hmm. VR zaraz się zwinie, podobnie jak to było z kontrolami ruchowymi na przykład. Mm -hmm. My, o bardzo też często jakby porównywano nas w tamtych czasach jako technologię do telewizorów 3D, które właśnie też były czymś takim powiedzmy innowacyjnym, wykorzystaniem nowego medium. My zawsze wierzyliśmy w VR z tego powodu, ponieważ przynajmniej tak to jest takie moje osobiste Zdanie, czemu ja w niego wierzyłam, e, ponieważ on wyszedł od ludzi. E, ludzie chcieli tego Kickstartera. E, to, to ludzie jakby w garażu Palmeir Laclibe jako pierwszy jakby konstruował e, te gogle wiarowe, które jakby wcześniej miały swoją taką powiedzmy pra-premierę w latach 90. -tych. I ludzie chcieli tej technologii, mimo że ona no, na początku była no, naprawdę, naprawdę e, trudna, ciężka, ale i tak dawała tą możliwość przebywania w tym wirtualnym świecie to naprawdę było no, cudowne i fascynujące. Obecnie jest tak, że te możliwości poruszania się w VR są naprawdę fajne. No, tutaj właśnie mam na przykład Google Oculus Quest, które w ogóle już nie wymagają kabla, więc nie jesteśmy ograniczeni żadną przestrzenią. Mamy tylko tak naprawdę trzy, trzy części tego sprzętu, a wtedy no, ta technologia z reguły siedziało się na krześle i poruszało się za pomocą pada do przodu, do tyłu, obracało i rzeczywiście no, błędnik dostawał zupełnie inne informacje, no i to powodowało ten dyskomfort i to poczucie takiego, no, że chciało się wymiotować. No, dzisiaj VR to bardzo fajnie obchodzi, i również przez sprzęt, ale zarazem przez możliwości poruszania się w wieży, i my również jako deweloper to dostarczamy. Na przykład w naszych grach jest ileś tam możliwości poruszania się do przodu, skokowo, teleportacja, płynne poruszanie się, obraz wyciemnia się po bokach. Osoby, które na co dzień grają w gry w VR, już wiedzą, że VR ma takie opcje i dobierają sobie, powiedzmy, to poruszanie się, które najbardziej im odpowiada. Google Oculus Quest, one są już, myślę, że tak w połowie tym, na co czekamy, w połowie tym przełomem, są strasznie popularne, bardzo się dobrze sprzedają, bardzo w ogóle trudno je dostać. No i zobaczymy, co będzie dalej. No dalej mi się wydaje, że to sprzęt musi być bardziej ergonomiczny, wygodniejszy, lżejszy, yy, lepsza rozdzielczość i fajniejszy content do grania. Porozmawiajmy może o tym, co przyniosłaś tutaj nam do studia, czyli figurki z gry Warhammer Age of Sigmar. Yy, ma to związek Waszą przyszłą grą. Tak. nie wiem, przyszły rok? Mm, tak, przyszły rok, przyszły rok. Czyli Age of Sigmar Tempest Fall. Tak. Powiedz mi, jako że jestem sam fanem wielkim Warhammera mm -hmm. i marki w i w ogóle gierbitewnych y, Games Workshopu, mm -hmm. skąd w ogóle pomysł na to IP? Czy to wy zwracaliście się do Games Workshopu, czy może mm -hmm. oni zwrócili się do Was? Y Pamiętam, to było mniej więcej jakieś dwa lata temu. Chyba doszło do pierwszego spotkania na jakiejś na, na którymś targu. Wydaje mi się, że to był Gamescom. Yy, I my, jako że już byliśmy wtedy twór, twórcami yy, The Wizards, yy, myśl, rozmyślaliśmy o tym, co można by było. Yy, Zrobić, jakie jeszcze rzeczy chcielibyśmy przenieść do, do tej wirtualnej technologii. No i, spod, i przydarzyło nam się właśnie spotkanie z Warhammerem, gdzie no jakby rozmowy przebiegły pomyślnie. U nas też było studio kilku fanów el, Warhammera właśnie jako figurek bitewnych, którzy malują el, i grają. E, I tak... El, tak się potoczyło, że chcieliśmy to, to uniwersum przenieść do e, w, wirtualnej technologii. No i doszło do zawiązania umowy, i dzisiaj jesteśmy w już bardzo zaawansowanej, e, na bardzo zaawansowanym etapie produkcji. E, no i ju, niedługo będzie coraz więcej materiałów marketingowych z On naszej gry. Na waszej stronie obecnie jest tylko krótki teaser, tak. z którego tak naprawdę nawet nie wynika, jaki to będzie gatunek. Oryginalna gra mm -hmm. to jest gra strategiczna, bitewna. Tak. Czy możemy spodziewać się pode podobnego podejścia, jeśli chodzi o Grewiar? My tu bardziej pójdziemy jednak w first person e, i będziemy jakby wcielać się w jednym z postaci, właśnie z uniwersum Age of Sigmar. Będziemy się wci wcielać w Lorda Arcanum e, i będziemy e, Przeżywać przygodę na podstawie właśnie jednej z, z książek z uniwersum Age of Sigmar. Więc nie do końca to będzie taki typowy bitewniak, że siedzimy sobie w dwójkę i gramy. To bardziej będzie wcielenie się w daną postać i przeżycie, jakby, jak przygody swojej figurki w wirtualnej technologii z pierwszej osoby, bo gra będzie z pierwszej osoby, będzie zawierała walkę, będzie Zawierała magię, czyli również coś, co było w Wizardach, jest nam bardzo dobrze znane. I rozszerzamy to właśnie o, o nowe, ciekawe mechaniki. No i przede wszystkim o to bardzo, bardzo bogate uniwersum. W takim razie, czy Carbon Studio będzie teraz koncentrować się tylko na grach, czy Planujecie może jeszcze jakieś współpracę w ramach aplikacji użytkowych, jakiegoś profesjonalnego mhm. wykorzystania VR? Yy, obecnie skupiamy się na grach. Oczywiście też nie wykluczamy, że w przyszłości to się może zmienić. Yy, my wcześniej yy, robiliśmy aplikacje w jakimś tam etapie wczesnym naszego studia, ale my od początku jako, że wyrastamy z tego korzenia growego, wszyscy trzej założyciele to są właśnie byli pracownicy innego studia growego, my zawsze wiedzieliśmy, że, że chcemy robić gry i że to jest to, jest to co chcemy dostarczać właśnie w wirtualnej technologii, więc myślę, że zostaniemy tutaj z z naszą, tą, z naszą pasją i takim gdzieś powołaniem że tak powiem. Dobra, to w takim razie zmienimy temat. Jesteś też prezesem Iron VR. Tak. Powiedz, czym jest ten podmiot, czym się zajmuje. Jest to spółka zależna Carbon Studio, więc one są ze sobą e, związane. E, I to jest podmiot, który również e, robi gry VR, ale troszeczkę w innym segmencie. E, my w Iron VR skupiamy się na tworzeniu mniejszych produkcji opartych o e, jakieś takie sprytne, ciekawe koncepcje mechanik. E, i Oprócz tego mam również drugą nogę. Jest to tworzenie adaptacji gier, które są na PC lub na konsolach do wirtualnej technologii. Ponieważ mamy takie wewnętrzne przekonanie po latach spędzonych właśnie na, na rynku VR i właśnie w tej branży, że ważne jest to, żeby jak tworzy się, przenosi się grę z PC do VR, żeby nie zapomnieć o tej technologii, co ona daje, jakie możliwości, jakie też gracze mają przyzwyczajenia, Pierwsze, co robi w ogóle gracz wiarowy, no to bierze i próbuje coś rzucić. I to jest dla niego bardzo frustrujące, jeżeli to się, to się nie dzieje, no, bo jest przyzwyczajony, że w większości gier tak, tak, się, tak się dzieje. I dlatego. Bardzo często port taki 1 do 1 to się zupełnie nie sprawdza. Trzeba zrobić adaptację, tak żeby ci gracze VR-owi dostają to, czego oczekują i naprawdę mogli się cieszyć tą rozgrywką. Więc to jest taka druga noga Iron VR i w ten sposób chcemy to prowadzić. Chcemy też robić te gry troszkę szybciej niż w karbonie, bo w karbonie robimy, no, wiadomo, takie, takiego tempestwola. No to, to już trochę czasu tej produkcji minęło. To są większe produkcje, bardziej angażujące. A może zdradzić, jaki to jest budżet takiej produkcji? Yy, obecnie, niestety nie, nie, nie pamiętam, <grym> ale na pewno większy. Yy, 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 jest to budżet większy niż na przykład Wizardów. O, tak mogę powiedzieć, że tutaj jakby to będzie największy pod względem yy, finansowym, również takie nasze takie zaangażowanie jako studia i to jest nasza największa, największa produkcja. Dobra, no w takim razie na koniec powiedz jeszcze, czy myślisz, że VR ma szansę w ogóle zastąpić tradycyjne granie, czy to będzie zawsze szło dwutorowo? Myślę, że to będzie szło dwutorowo, bo tak samo jak mamy grono graczy wiernych na telefonach, i to jest bardzo specyficzny rodzaj gier. One są zupełnie, nikt by nie chciał w na 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 te gry grać na przykład na, na PlayStation, a mają te gry swój, swój rynek, swoich odbiorców i tak dalej, i jakby swój też jakiś miejsce, to myślę, że WiR po prostu stanie jakby w rzędzie koło konsol, PC-ów i telefonów. Jako kolejny medium, które daje zupełnie tak naprawdę inne postrzeganie tej stworzonej rzeczywistości niż jego bracia i które po prostu nastała już się z nami tutaj za domowi. W takim razie dziękuję za rozmowę i życzymy sukcesów. Dziękuję bardzo.